Czy czasami macie tak, że Wam się wydaje, że jakiś sprzęt, na przykład smartfon, tak na pierwszy rzut oka, czytacie jego specyfikacje, wydaje Wam się taki mech do bólu zwykły i że w ogóle Wam się nie spodoba, tak się Wam wydaje? No ja tak miałem, muszę Wam przyznać, z tą Motorola Edge 30 Neo, czyli najtańszym przedstawicielem linii Edge 30. A kiedy poużywałem tego smartfona jakiś czas, to muszę Wam powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo fajny smartfon, kosztujący mniej niż 2000 zł i tak naprawdę mógłbym korzystać z niego na co dzień. I fajne jest, że Motorola tutaj tak naprawdę zastosowała kilka drobnostek, które sprawiają, że ja ten smartfon postrzegam zupełnie inaczej, niż powinienem, patrząc po samej specyfikacji. Zazwyczaj zbyt dużo nie mówi się o pudełku od smartfona, ale tutaj ono jest po prostu eko. Kiedy inni producenci wycierają sobie mordę hasłami, że ja to jestem eko, więc nie dam Wam ładowarki, tylko będziecie mogli sobie ją kupić za dodatkowe 100 zł, to Motorola co robi? Daje ładowarkę, daje kabel, tylko wszystko jest opakowane w taki papier z recyklingu. Oczywiście poza folią, która jest naklejona na ekran, ale tak generalnie to jest właśnie pokazanie tego, jak powinno wyglądać ekologiczne pakowanie smartfona. A teraz zapominamy o tym pudełku, w sensie nie zapominamy, tylko skupiamy się na smartfonie. Bo to, co się rzuca w oczy, to jego kolor. Ktoś powie fioletowy, na przykład ja. Ale to jest Very Peri, tak się nazywa ten kolor, to jest kolor roku. I w ogóle cała ta seria Edge 30 Neo, ona ma różne takie bardzo fajne kolory, bo Motorola nawiązała współpracę z firmą Pantone. Ja wiem, że wielu osobom może się to wydawać nieciekawe, ale moim zdaniem smartfony mamy codziennie przy sobie, to jest taki element naszego ubioru, trochę naszego stylu, więc warto, żeby ten smartfon był ładny, bo póki co to każdy producent robi tak, że wypuszczamy milion wersji smartfonów, niebieski, czerwony, taki, owaki, a później ja rozmawiam z przedstawicielami sklepów i pytam, a jakiego Wam najwięcej rzucili? No czarnego. A dlaczego czarnego? No bo najlepiej się sprzedaje. Ale dlaczego najlepiej się sprzedaje? Bo mają tylko czarny, więc to jest taka samospełniająca się przepowiednia moim zdaniem i fajnie, że te smartfony są kolorowe, bo one są ładne, bo one są jakieś. Firma Pantone zresztą właśnie odpowiada za te kolory, wybiera kolory roku i w ogóle ona w ogóle to wymyśliła kolory, zanim firma Pantone nie istniała, to cały świat był czarno-biały, zobaczcie sobie na starych filmach, więc naprawdę wiele wniosła, jeżeli chodzi o innowacje. Gdyby nie Pantone, to świat byłby czarno-biały i w ogóle mam nadzieję, że nie uwierzyliście, bo zaraz ktoś naprawdę mi będzie pisał w komentarzach. I skoro mówimy o kolorze i mam tutaj fioletowy, bardzo ładny smartfon, to nie mogę tutaj nie powiedzieć o tym, że mam też fioletowego iPhone'a 14 Pro i moja żona go chciała, bo wiadomo, że ona później po testach będzie z niego bardziej korzystać ode mnie. Ona mówiła, że ona chce fioletowy, bo fioletowy to jest taki ładny. I to jest fiolet Apple. To jest fiolet, to jest fiolet, to jest ładne. Te wszystkie kolory od Apple'a ostatnio mam wrażenie, że one wszystkie są po prostu jakimiś wariacjami na temat szarości. A tak wygląda prawdziwy kolor, więc o tym pamiętajcie. W każdym razie, to jest smartfon bardzo ładny. To jest smartfon, który się wyróżnia, kosztuje tylko 1899 zł, jeżeli dobrze pamiętam cenę. I tak naprawdę poza tym mogę Wam powiedzieć, że to jest smartfon dobry, bo mamy tutaj 8 GB RAM-u wystarczająco. Mamy 128 GB pamięci wewnętrznej wystarczająco. Mamy 5G. Mamy. Mamy ekran OLEDowy 6,28 cala? Mamy. Jest 120 Hz, a nie tylko 60 Hz? Jest. Mamy USB-C? Jest. Mamy Wi-Fi 6? Mamy. Mamy aparat zwykły, który robi naprawdę ładne zdjęcia, jak na tę klasę cenową. Mamy aparat szeroki, który może też robić makro. Nawet czytnik linii papilarnych działa bardzo dobrze. I z takich wyróżników, które mi się spodobały, to jest jeszcze dioda powiadomień. W sensie, to nie jest taka po prostu dioda, ale tutaj mamy na wyspie takie coś zastosowane, że ona się po prostu podświetla delikatnie, kiedy mamy powiadomienia. I moim zdaniem to jest bardzo ładne rozwiązanie, więc jeżeli ktoś akurat, bo ja tak nie robię, musi trzymać smartfon ekranem do dołu, ja tak nie robię, bo się porysuję, to jak najbardziej może właśnie z tego rozwiązania korzystać. To jest w sumie troszeczkę to, co było w Nothing Phone, ale moim zdaniem jednak tutaj wygląda to bardziej estetycznie. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o tą specyfikację, to nie wiem, czego mi może brakować, bo mamy tutaj szybkie ładowanie 68 W, mamy ładowanie bezprzewodowe, tylko 5 W, ale jest. Mamy
tą normę wodoszczelności IP52. Szkoda, że nie IP68, ale w sumie w tej półce cenowej niczego się nie spodziewałem innego. Mamy głośniki stereo. Mamy. Mogłyby być lepsze, powiem szczerze, no ale są naprawdę spoko. Nie ma wyjścia słuchawkowego, to dla niektórych może być wada, dla mnie nie jest, bo korzystam ze słuchawek bezprzewodowych już. No i nie mamy możliwości rozszerzenia pamięci za pomocą karty microSD. Co moim zdaniem jest dobrą decyzją. Ja wiem, że zaraz część z Was się przyczepi, bo ludzie wsadzali te karty najtańsze, kupowali, żeby zaoszczędzić, a później narzekali, że smartfon zamula. Więc niby ta możliwość wsadzenia karty powinna być, ale mi to nie przeszkadza, no bo dzięki temu mam pewność, że smartfon będzie działał tak szybko, jak powinien. Ktoś powie, ale procesor za słaby. No okej, ale to co mówiłem w wielu innych moich filmach. Jak kupujecie smartfon za więcej niż 1000, no niech będzie za więcej niż 1500 zł, to naprawdę nie przejmujecie się wydajnością, bo na tym działa wszystko. No to nie są już te czasy, że ktoś kupuje najdroższy smartfon, żeby wszystko dobrze działało. Wszystko działa już na prawie każdym smartfonie, więc tym się w ogóle nawet nie zajmujmy. Akumulator 4020 mAh, ktoś może powiedzieć, że trochę mało, a ja powiem, normalnie bym tak powiedział, ale w tym smartfonie jakoś nie. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że mamy tutaj Androida 12, takiego w miarę czystego, bo wiadomo, że Motorola zbyt wiele swoich rzeczy nie dodaje. A no i obiecuję też, że będą dwie duże aktualizacje, więc tak naprawdę ten smartfon na kilka lat nam starczy i będzie po prostu otrzymywał nowe systemy. To już też nie są te czasy, że smartfony za mniej niż dwa koła są po prostu porzucane i siema, za rok kup sobie nowy. Chociaż pewnie niektórzy producenci jeszcze tak robią, Motorola nie. Więc wracając do tego akumulatora, bo trochę odszedłem od tematu, pojawiły się didaskalia, więc tak naprawdę mamy tutaj akumulator, który starcza na jeden dzień. Po prostu na jeden dzień. Troszeczkę jeszcze go zostaje. Nie miałem takiej sytuacji, że smartfon mi się bardzo szybko rozładował, ale też nie byłem na wakacjach na przykład, gdzie z tego smartfona korzystam bardzo dużo, bo się coś nagra, bo się zrobi zdjęcia i tak dalej. Więc tak naprawdę używałem go w takich codziennych, polskich, szaro-jesiennych warunkach. I jeżeli chodzi jeszcze o te zdjęcia, no to jak mówiłem, one wychodzą ładne, te szerokie również, makro też są całkiem znośne. Szkoda, że nie ma aparatu portretowego, ale w tej cenie się tego nie spodziewałem. Jeżeli chodzi o filmy, to jest jedna wada, bo procesor, który znajduje się w tym smartfonie, nie obsługuje nagrywania 4K, więc trochę szkoda, ale za to nagrywanie w rozdzielczości Full HD wypada bardzo fajnie, jest dobra stabilizacja, więc jeżeli ktoś nie potrzebuje nagrywania 4K w swoim smartfonie za mniej niż 2000 zł, czyli moim zdaniem większość osób będzie z tego modelu zadowolony. W tym momencie, jak zwykle, zaczynam się zastanawiać, czy o czymś nie zapomniałem. Mamy tutaj Dolby Atmos, jest napisane, ale to wiecie, jak jest z tym Atmosem w urządzeniach przenośnych, troszeczkę marketingowa ściema. Fajnie, że jest, no ale jakby nie było, byśmy pewnie nie zauważyli. I warto wspomnieć jeszcze o rozwiązaniu Ready4, o którym nagrywałem zresztą film. W innych smartfonach droższych to wyglądało tak, że można było kabelkiem podłączyć się do monitora i mieć komputer. Tutaj wspierane jest to rozwiązanie wyłącznie bezprzewodowo. Żałuję, bo taki smartfon za mniej niż 2000 zł, który mógłby służyć jako komputer, to byłoby naprawdę coś. Więc mamy tylko Ready4 bezprzewodowe, więc możemy się jakimś Miracastem podłączyć do ekranu i na przykład przeprowadzić prezentację, albo obejrzeć film, albo sobie pograć. Więc tak naprawdę to już było wszystko, co miałem Wam do powiedzenia. Mam nadzieję, że nie za długo, ani nie za krótko. W każdym razie, Motorola Edge 30 Neo za 1899 zł to moim zdaniem bardzo dobry smartfon. Jeżeli po prostu szukacie dobrego, stabilnego smartfona, bo to jest Motorola z Androidem, który nie jest przeładowany zbyt dużą liczbą programów. Jeżeli szukacie takiego po prostu dobrego, stabilnego smartfona za mniej niż 2000 zł, który nie będzie Was czarował specyfikacją. Tu mamy najlepszy procesor, tu mamy milion RAM-u i tak dalej. Tylko smartfon, który będzie miał rozsądną specyfikację, będzie dobrze działał, będzie miał wszystko, czego potrzebujecie, jeżeli jesteście normalnymi użytkownikami, a do tego ten smartfon jest bardzo ładny, no i ma ekologiczne pudełko, no to moim zdaniem zdecydowanie warto go kupić i te niemal dwa koła na niego poświęcić. Dobra, więc już tak zupełnie na koniec prośba o łapkę w górę, o subskrypcję, o dzwoneczek i w komentarzach napiszcie, czy Wam się bardziej podoba taki smartfon, czy trochę droższy Nothing Phone? Bo dla mnie ten Nothing Phone to był taki trochę przerost formy nad treścią, a tutaj mamy po prostu smartfon, który został zrobiony tak, jak powinien.